Marka Jezus, odcinek 130, 11 rozdział, wersety 20-26, posłuchajcie. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschło od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego, Rabi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. Jezus im odpowiedział, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam Wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył, przebaczył wam wasze wykroczenia. A jeśli wy nie odpuścicie, ani ojciec wasz w niebie nie odpuści waszych wykroczeń. Mój drodzy, pamiętamy, że przy medytacji stajemy do tej medytacji, próbując sobie uświadomić, Spotkać się z samymi sobą, wyjść na spotkanie z Bogiem. Dobrze jest też zacząć wyraźnie znakiem krzyża, zauważyć, która jest godzina, żeby co najmniej pół godziny dać Panu Bogu. Dobrze by było, jakby to było 45 minut. Poprosić też o czystą intencję, czyli powiedzieć Panu Bogu jakieś takie moje zgadzam się na to, żebyś przychodził do mnie tak, jak Ty sam chcesz. Żeby moje myśli, decyzje, zamiary, czyny były skierowane na Ciebie. Wyobrażamy sobie jeden, jedno z zdań, które, które Jezus tutaj mówi, czy jest pokazane w tej Ewangelii. Może być twarz Piotra, który zdziwiony mówi o usłym drzewie. Może być twarz Jezusa, który naucza swoich uczniów o przebaczeniu, modlitwie, o wierze. Prośba do tej medytacji, jak zwykle, Panie Jezu, chciałbym Cię lepiej poznać. Chcecie poznać takiego, jakiego tutaj opowiada mi święty Marek. Chcę wejść w, taki, w kontakt z takim tobą. I kilka myśli, które mogą pomóc w medytacji. Pierwsza myśl to jest słowo z mocą. Popatrzmy, czy, czy zatrzymajmy się przy tym, że Piotr zauważa, że drzewo, które przeklął Jezus, uschło tak jak Jezus powiedział: nigdy już nie będzie nikt z ciebie żadne, jadł żadnego owocu. Na drugi dzień już Jezus, Piotr widzi efekty słów Jezusa. Taki zadziwiony mówi: Patrz, patrz. I Pan Jezus odpowiada: Miejcie wiarę w Boga. Mówi o tym, że słowo wypowiedziane z wiarą ma moc sprawiać to, co oznacza. I w tym punkcie zatrzymajmy się nad naszymi słowami. Nad tym, jak my je wypowiadamy, ile mówimy, co mówimy, ile jest pustego gadania w naszym gadaniu, a ile jest mówionych słów, które mają wartość, mają głębię. Po prostu temu się przyjrzyjmy. O tym też z Panem Jezusem. Porozmawiajmy albo pomilczmy, jeśli będziemy czuli taką potrzebę, żeby nic nie mówić, ale, ale raczej milczeć i słuchać. Więc to jest pierwszy, pierwszy punkt, do którego zachęcam. Drugi to jest modlitwa i przebaczenie. Popatrzmy, że Jezus, kiedy mówi zaprawdę powiadam wam hmm, 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 te wszystkie rzeczy, to, to pokazuje na dwa aspekty kontaktu z Bogiem. Jeden to jest o cokolwiek prosicie, o czymkolwiek rozmawiacie. Wierzcie tylko, a nie wątpcie. Tak? Mówię o prawdziwej wierze, o prawdziwym kontaktu, kontakcie z żywym Bogiem. Yy, można sobie takie pytanie zadawać, o co chodzi, że o cokolwiek poprosicie. tak To wszystko mogę prosić i to mi się spełni. Jak mi się nie spełnia, to to, że brakuje mi wiary. Ja bym powiedział, jak jest prawdziwa wiara i prawdziwy kontakt z Bogiem, to też wiadomo o co prosić. To nie prosimy wtedy Pana Boga o coś, co. co... To jest trochę tak jak z drugim człowiekiem. Nie? Czym trudniejszą rzecz mamy poprosić drugiego człowieka, wiemy, że to będzie dla niego trudne, tym trudniej nam o to poprosić i wiemy też, że są rzeczy, o które nie wypada poprosić, które nie są dobre po prostu. Jak to jest żywy kontakt z żywą osobą, to wiadomo o co prosić. Serce to wyczuwa. O coś takiego tutaj się Pan Jezus do czegoś takiego się odwołuje, o coś takiego się dopomina. To jest ten aspekt wiary. A drugi to jest przebaczenie. Mówi: przebacz drugiemu, jeśli coś masz, jak stajesz do modlitwy. Wyczyszczone pole w relacjach z drugim człowiekiem daje też y, lepszy kontakt z Bogiem. I trzecie, trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, która wypływa z całego tego, tego kontekstu. Y, to, to ciągle są uczniowie. Nazwałbym ten Bóg uczniowie. W tym przypadku to jest święty Piotr, który zauważa to przeklęte, to, to przeklęte przez Jezusa drzewo, który prowokuje całą tą rozmowę. Ciągle w tych dniach, w tym jedenastym rozdziale, zwracajmy uwagę na uczniów, przez chwilę próbujmy się postawić w ich sytuacji, że Jezus zapowiadał swoją mękę w Jerozolimie. Dojechali do Jerozolimy i z dnia na dzień kolejne rzeczy się dzieją, które które przybliżają te wydarzenia, jak oni to przeżywają, Co się, jak się wsłuchują w te słowa, e, no, jakiś proces kształtowania, Jezus ich kształtuje, przygotowuje coraz bardziej, coś się w nich dzieje. Spróbujmy też po przeczytaniu, po zatrzymaniu się nad tymi szczegółami tego fragmentu stanąć też w takiej postawie, jak Ty mnie Jezu prowadzisz. Jak ty mnie kształtujesz do zaakceptowania Twojej pokory, Twojej służby, Twojego przebaczenia, że jesteś takim Bogiem, uniżonym Bogiem? Czy ty mnie do tego przygotowujesz? Czy ja się daję kształtować Twoim dłoniom? O tym też rozmawiajmy z Jezusem w rozmowie końcowej. Teraz przyjmijcie Boże Błogosławieństwo na czas tej medytacji. Pan z Wami. Nie Was błogosławi, strzeże, Wszechmogący Bóg. Ojciec, syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Pamiętajcie, że jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to prosimy Was o subskrybowanie naszego kanału. Kciuk w górę, dzwoneczek też będą mile widziane. Mam nadzieję, że do zobaczenia.